Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Tematem dzisiejszego materiału będzie omówienie funkcji M, co do czego służy. Ogólnie funkcji M dla Heidenhaina, ale nie też nie tylko, bo dla danej maszyny, czyli DMF-a. Drugie, utworzymy sobie katalog i w nim stworzymy program. Trzecie, pokażę jak rozpisać block form, czyli stworzymy naszą kostkę do symulacji naszego programu, który będzie nam pokazywać, czy dobrze frezuje, czy źle. Zapraszam do oglądania. Z racji, że funkcja M2 łamane przez M30 to jest koniec programu, przeskoczymy sobie i wrócimy do niej na koniec. Przechodzimy do MDI, linia, no end, 3 razy M3 i włączamy zielony. Funkcja M4, załączenie obrotów lewych. M4. Generalnie lewych obrotów nigdy nie stosowałem. Jedyny co widziałem na maszynie to przy sondzie pomiarowej na lewych obrotach mierzy narzędzia. Ale w programie nigdy tego nie zastosowałem. Jeżeli stosowaliście, piszcie w komentarzach. M25, chłodzenie powietrzem zewnętrzne. M25. M26, chłodzenie powietrzem przez wrzeciono, czyli to idzie przez środek. Akurat na tej maszynie tego nie zastosuję, na tamtej maszynie działa, tutaj nie działa. Nie została wyposażona ta maszyna w tą funkcję. M8, chłodzenie zewnętrzne chłodziwem. M7, chłodzenie chłodziwym przez wrzeciono. M9, wyłączenie chłodzenia. Jest to wyłączenie chłodzenia jakiegokolwiek, czy będzie chłodzenie powietrzem, czy chłodziwem. Każde chłodziwo. Załączymy sobie M7. Woda leci. Wpisujemy M9. Nie działa. Teraz wracam do funkcji M2, M30. Jest to koniec programu. Po prostu w trakcie programu, to akurat nie jest program, bo to jest MDI, ale w programie te funkcje się stosuje. Już tutaj wpisałem M2. Gdy nam się skończy program, funkcja M2 odwołuje wszystko i wraca na początek programu, żebyśmy mogli zacząć na przykład puszczać nową sztukę. Załączę na przykład i funkcja M2. Stop. Wróciło na początek. Bo nawet w MDI to działa, że na początek wraca. Można otworzyć GB kabiny. Wrzeciono stop. Te funkcje, które przedstawiłem tutaj, M25 i M26, to są akurat funkcje dla DMF-a 220. Reszta funkcji jest ogólna dla Heidenhaina, można praktycznie stosować na każdej maszynie. One są wspólne prócz M25 i prócz M26. Bo na różnych maszynach chłodzenie powietrzem się załącza różnymi funkcjami M. Nieraz jest M36, nieraz jest M32. No tu jest akurat M25 i M26. Jeśli maszyna jest wyposażona w różne bajery inne, to też ma dodatkowe funkcje M. Na przykład może być funkcja na wymianę palety M90. Więc to w zależności ile maszyna ma funkcji, tyle jest przypisane funkcji M. I one są różne i mogą się zmieniać. To teraz utworzymy sobie katalog i program. Wchodzimy w edycję PGM MGT. Mamy tutaj zaznaczone na TNC niebieskim paskiem i wpisujemy na klawiaturze nazwę swojego katalogu. Ja napiszę swoją nazwę kanału. CNC. Wpisałem 3A, żeby po prostu na początku listy mi się rozwinęło, żeby nie musiał go szukać na dole. Klikamy Enter. I pojawił się nasz katalog. Klikamy w niego Enterem. Klikamy strzałką w prawo.
pokazało się coś takiego jak nazwa pliku. Nazwa pliku to znaczy już tutaj opisujemy nasz program. Wpisujemy dowolną nazwę, jaką chcemy. Karol, zdrowy, wesoły. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Wytnij to z filmiku. Co? Wytnij to z filmiku. Nie, to będzie. Szef był, życzenia złożył świąteczne. Na Heidenheimie jest tak, że do każdego programu musimy dodać kropkę i rozszerzenie H, żeby nam program wczytało. Dobra, tutaj jest kropka i H, bo inaczej bez tego nam nie wczyta programu, takiego jakbyśmy chcieli. I klikamy Enter. W lewym dolnym rogu się pojawiło takie coś, mm i inch. To znaczy, w jakiej jednostce chcemy pisać program, czy w calach, czy w milimetrach. My tutaj jesteśmy w Polsce i robimy zawsze, że w milimetrach. Mamy utworzony katalog, teraz się zajmiemy naszym blockformem. Przygotowałem kostkę z aluminium o danych wymiarach i ustalimy w niej bazę na środku, bo żeby symulacja poprawnie pokazywała nam, czy dobrze frezujemy bądź wiercimy dany detal, ustalamy blockform, naszą bazę w blockformie, tam gdzie faktycznie mamy bazę na detalu. A będzie to kostka z aluminium o wymiarach 105 na 70 o głębokości 39,63, dajmy na to. Wytworzymy program, nasz blockform z automatu wyskakuje i już możemy go opisywać. Pierwsze co, to jest oś, w której będzie pracować nasze wrzeciono. Zawsze pracuje w Z-cie, więc zaznaczamy Z, klikamy Enter. I teraz oś X. Skoro bazę chcemy uzyskać na środku detalu, musimy te wymiary, które zmierzyliśmy, podzielić na pół. Tak więc bierzemy kalkulator. Wymiar w X był 105, czyli 105 podzielimy na 2. 105 dzielone na 2. Klikamy wprowadź wartość. Tutaj znak musimy wpisać na minus, ponieważ będzie x minus 52,5 i x plus 52,5. 70 dzielone na 2, 35. Wprowadź wartość. Enter. Z minus 39,6. Tutaj mamy Z0, dlatego jest minus 39,6. Na dole będzie minus 39,6 tutaj na tych podkładach. Taka uwaga odnośnie blockformu, zawsze górna linijka będzie zawierać minusy, bo jeżeli tutaj wpiszemy na, w pierwszej linijce na plus, symulacja nam tego nie przyjmie, a dolna linijka zawsze jest w plusach. Czyli x 52,5 plus y plus 35, z będzie 0, ponieważ z mamy u góry. Nie mamy centralnie tutaj bazy na środku, tylko z jest u góry, dlatego tu będzie 0. Znak plusowy, gdybyśmy mieli centralnie bazę w osi na kostce, to wtedy byśmy mogli to dzielić, ale z akurat nie dzielimy. Klikamy symulację. Przeskoczyło. PGM, MGT. Ja robię tak, że klikam przycisk ostatnie pliki, czyli to, co poprzednio używaliśmy w edycji. Znaczy, że nie musimy otwierać tego katalogu naszego i szukać go gdzieś tam, tylko wiemy, że po prostu używaliśmy go poprzednio i to jest ułatwienie. Ostatni plik jest nasz katalog i program. Klikamy Enter. I to jest nasza kostka w symulacji. Przenieśliśmy obraz realistyczny do komputera. Są tutaj trzy przyciski, dzięki którym możemy zobaczyć naszą symulację w różnych płaszczyznach, w różnych rzutach. Ten jest centralnie od góry. Tu są trzy rzuty prostokątne, a tu rzut
3D izometryczny od góry, jak na przykład chcemy zasymulować program. To nie są wszystkie funkcje, bo tu jeszcze jest taka funkcja, że możemy sobie kostkę obracać, jak na przykład czegoś nie widzimy. Tu są jakieś funkcje wyświetl narzędzia, ale z tych funkcji to nigdy nie korzystałem. Najczęściej właśnie tu z obrotu można, jak nieraz jak coś nie pasuje, to można sobie podejrzeć. Na sterowaniu 530 i na sterowaniach starszych jest tak, że możemy opisać tylko kostkę. W sensie kwadrat bądź prostokąt. Z kolei na sterowaniu 620 jest już taka opcja, że możemy sobie zrobić wałek albo dowolny kształt opisać. Na przykład jeżeli mamy już jakiś półfabrykat z obniżeniami jako label i wyskakuje nam fajny model półfabrykatu. No tutaj niestety nie da rady tak zrobić i tylko można opisać kostkę. Jeżeli byśmy nawet robili wałek, to też musimy opisać kwadrat. Tu jest akurat sterowanie 530, więc jeśli chodzi o szybkość pokazywania symulacji, to jest spoko. Jeśli chodzi o obróbkę trzyosiową, bo na pięcioosiowej to znowu jest kłopot. Nie jest już tak szybko. Ta grafika nie jest jeszcze tak dopracowana, dopiero w sterowaniu TNC 620. Tam dokładnie można odczytać dany wymiar i fajnie jest to zrobione, bo kolorami robi dane płaszczyzny, która płaszczyzna jest obrabiana, oraz taka fajna funkcja jest, która mi się podoba, jest opcja pomiar, że można sobie na symulacji zmierzyć daną ścianę, na przykład jak przefrezowaliśmy, czy dobrze napisaliśmy program. W tej opcji nie da rady, jak z 5-osiówka, na przykład 160 jest na 530 sterowaniu, tam praktycznie program jak z ręki się pisze, to na piechotę, bo ja w ogóle tego nie symuluję, więc musimy sobie radzić w ten sposób bez symulacji. Ale na razie będziemy się zajmować obróbką trzyosiową, więc wydaje mi się, że przybliżyłem, co to jest Blockform. Tymczasem dziękuję za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!